Hejka, dzisiaj już mamy piątek, czyli piąty dzień mojej diety. A na śniadanko mamy mleko kokosowe z amarantusem, z owsianką, ze słonecznikiem i rodzynkami. No i oczywiście kawusia z mlekiem sojowym. Drugie śniadanie to jest koktajl z mleka kokosowego, awokado, kiwi, banana i trzy wafle. Cześć Wam, teraz pora na obiad, a na obiadek mamy filet z dorsza, ryż brązowy i warzywa z patelni, tylko że gotowane. A powiem Wam jeszcze taką historyjkę, ponieważ mój mąż poszedł dzisiaj rano wyjąć akumulator z mojego auta. No i wyobraźcie, co się stało. Otóż oprócz tego, że miałam totalnie rozładowany akumulator, okazało się, że mam również flaka w prawej oponie. No i musiał mi wymienić koło. A problem polega na tym, że oboje się teraz zastanawiamy, co było przyczyną tego flaka w oponie, ponieważ ja generalnie mało jeżdżę autem, więcej chodzę, więcej spaceruję, a auto to tylko takich szczególnych przypadkach. No i jako schowek na wózki również służy. Także no nie wiadomo, co tutaj w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej, że 2 tygodnie temu wymieniałam oponę na letnie. No i generalnie powinno być wszystko ok. Być może ktoś tą oponę po prostu przebił. No ale to się wszystkiego dowiem po tym, jak jutro pojadę do wulkanizatora i może on mi powie, czy to było przebite, czy jak, w jaki sposób i tak dalej. Także teraz szykuję się do spałaszowania mojego obiadku, a później idziemy z Piotrusiem na spacerek. Wieczorek. Chleb bezglutenowy, sałata, wędlina z kurcząt, pomidorki, rzodkiewka i orzech. To jest na kolację, to jest mięso z indyka gotowane, seler naciowy, ananas z puszki, posypane przyprawami i słonecznikiem.